Siemanko, z tej strony Migao i w dzisiejszym materiale na tym kanale przedstawię wam kilka kolejnych informacji odnośnie tego, co dzieje się na wyspie, no i przedstawię wam ciekawą promocję od twórców gry Fortnite. Jednakże, zanim przejdziemy do tego głównego tematu tego oto filmu, to chciałbym wam przypomnieć, że czym częściej będziecie zostawiać apeczki do góry pod takimi filmami, to częściej kamerka będzie pojawiała się na kanale, tak więc teraz zostawcie apeczkę do góry pod tym odcinkiem. No a teraz, bez większego przedłużenia i przynudzania, przejdźmy sobie już do naszego głównego tematu tego oto filmu i zacznijmy sobie cały dzisiejszy odcinek o informacjach na temat tego, co dzieje się na naszej obecnej wyspie. A więc, jak każdy z was powinien naprawdę bardzo i to dosłownie bardzo dobrze wiedzieć od ostatnich kilkunastu tygodni w grze, a głównie to na naszej wyspie, występują tak zwane trzęsienia ziemi. Wiecie to na pewno dobrze z wszystkich moich filmów, które przedstawiam wam na tym kanale, ponieważ praktycznie, że w każdym filmie wspominam wam o tym, że na wyspie występują trzęsienia ziemi i są one spowodowane przez agencję UR, która obecnie znajduje się po lewej części tej obecnej wyspy. To właśnie z tamtej góry, która znajduje się po lewej stronie, wydobywują się wszystkie trzęsienia ziemi, które są spowodowane przez agencję UR. No i co ciekawe, w dniu wczorajszym pojawiła się kolejna dziura na tej wyspie, spowodowana właśnie tymi trzęsieniami. A dokładniej, tym razem ucierpiała baza siódemki, która znajdowała się po prawej stronie wykrzywionych wież. No i na obecną chwilę, jeżeli polecimy sobie w tamto miejsce, będziemy mogli zobaczyć bardzo dużą dziurę, w której znajdują się jakieś tam skrzynki, rury, kamienie, no i to w sumie wszystko. Mówię tutaj o tym, ponieważ miejscówka siódemki miała być zniszczona jako ostatnia miejscówka po tych wszystkich trzęsieniach ziemi, a ostatnio w plikach gry pojawiło się kilka bardzo ciekawych zmianek odnośnie kolejnych trzęsień ziemi i zniszczeń na tej obecnej wyspie. Między innymi z plików gry po niedawnej aktualizacji 19.40 możemy się dowiedzieć, że trzęsienia ziemi będą występować od 45 do 60 sekund, czyli co około minutę będą pojawiały się trzęsienia ziemi, a ostatnie trzęsienia będą mogły niszczyć prawie że wszystkie budowle na tej obecnej wyspie. No w sensie, mówię tutaj, że wszystkie budowle, ponieważ z tego co możemy dowiedzieć się w plikach gry, to wystarczy jedno trzęsienie ziemi, żeby zniszczyć 50% danej struktury, co oznacza, że dwa trzęsienia ziemi i dany budynek całkowicie znika z naszej obecnej wyspy. Dlatego też teraz przez to ostatnie kilka dni tego obecnego sezonu pierwszego polecam każdemu z was obserwować całą wyspę, ponieważ trzęsienia ziemi pojawiają się dosłownie w różnych miejscach na wyspie i mogą w każdej chwili zniszczyć po prostu jakiś budynek. Na Twitterze w ostatnim czasie pojawiło się bardzo dużo informacji odnośnie tego, że statua fundamentu może zostać lekko zniszczona przez te trzęsienia ziemi, no i też bym w taką opcję szedł, ponieważ same trzęsienia ziemi mają później wywołać bardzo duże trzęsienie na sam koniec tego obecnego sezonu pierwszego. Podkreślę tutaj od razu, że jeżeli mówimy tutaj o dużym trzęsieniu ziemi, nie mówię tutaj, że w grze pojawi się wielkie wydarzenie, ponieważ bardzo dużo ludzi myli te dwie opcje i jak już, to wielkie trzęsienie ziemi pojawi się na tej obecnej wyspie, ale my na żywo nie zobaczymy żadnych wielkich uszkodzeń, czyli na przykład zniszczonej statuły fundamentu. Jednakże, zanim przejdziemy do dalszych informacji w tym odcinku na kanale, to chciałbym was wszystkich bardzo poprosić o zostawienie apeczki do góry pod tym filmem oraz o subskrypcji z dzwoneczkiem, ponieważ ponad 50% osób, które ogląda moje materiały, nadal nie subskrybuje tego kanału. No i oczywiście pamiętajcie, żeby wpisać unikalny kod twórcy w sklepie z przedmiotami, czyli Migao 2, wszystko bez liczb, a pojawicie się w następnym odcinku, tak jak te osoby tutaj. No a teraz, bez większego przedłużania i przynudzania, przejdźmy sobie już do dalszego tematu tego oto filmu, czyli oczywiście promocji od twórców gry i przy okazji wiadomości odnośnie tego, co dzieje się na naszej obecnej wyspie. Wszystkie takie rzeczy, jak już, to poznamy dopiero po starcie nadchodzącego nowego sezonu drugiego i najwyżej poznamy to wtedy, jak Fortnite wypuści jakiś na przykład zwiastun, w którym zobaczymy filmik, jak została ona zniszczona, albo zobaczymy to na żywo po wejściu do gry w nowym sezonie drugim. Jak już, to ja stawiałbym tutaj osobiście, że zobaczymy to prędzej na zwiastunie nadchodzącego nowego sezonu drugiego, bądź też cała statua fundamentu przeżyje, a wielkie wydarzenie pojawi się dopiero w trakcie trwania już nowego sezonu drugiego. Ten temat jednak będę wam kontynuował dalej, czy to jeszcze w tym sezonie, czy to też następnym, no a teraz przejdźmy sobie do bonusowego przedmiotu, który każdy gracz może zdobyć po zakupie pewnej gry na launcherze od twórców gry Fortnite. A dokładniej to 4 czy tamte 5 dni temu na launcherze Epic Games pojawiła się nowa gra, czyli Tintina Wonderlands, no i w momencie, w którym wy zakupicie tą grę na launcherze Epic Games, za darmo dostaniecie też bonus do gry Fortnite. A dokładniej, z tego co możemy dowiedzieć się w zadawanych pytaniach bezpośrednio po wejściu do tej gry na launcherze Epic Games, to jak można otrzymać diamentowego kucysia. Lotnie diamentowy kucyś będzie można również zakupić w sklepie z przedmiotami bezpośrednio w
w Fortnite, a sama oferta ruszy 2 kwietnia tego roku o godzinie 2 i kończy się dokładnie 9 kwietnia też tego roku o godzinie 2 czasu polskiego. Twórcy gry w tych wiadomościach dali nam jeszcze znać, że jeżeli ktokolwiek postanowi zakupić tą lotnię w sklepie z przedmiotami bezpośrednio w Fortnite i później zakupi tą grę na launcherze Epic Games, to dostanie zwrot 1200 fałdolców za zakup tej lotni w sklepie z przedmiotami bezpośrednio w grze. Dlatego też, jeżeli ktokolwiek z Was będzie chciał kupić tą oto lotnię, którą możecie zobaczyć teraz w tle tego oto filmu, to będzie mógł ją kupić albo za zakup gry bezpośrednio na launcherze Epic Games, no i przy okazji dostaniecie do tego jeszcze grę, albo po prostu bezpośrednio w sklepie z przedmiotami. Sama gra na launcherze od twórców gry nie jest taka tania, bo kosztuje dokładnie 249 zł, ale do tego wszystkiego dostajecie jeszcze lotnię do Fortnite'a, dlatego osoby, które na pewno będą chciały zagrać w tą grę, to dodatkowo będą mogły zdobyć ten przedmiot do ich gry. Dodam tutaj od razu, że jeżeli ktokolwiek z Was chciałby zobaczyć na tym kanale kolejne odcinki odnośnie nowego sezonu drugiego, no i eventów i całej tej reszty, to teraz w komentarzach pod tym odcinkiem napiszcie po prostu sezon drugi. Ja jak zawsze, jeżeli zobaczę dużo komentarzy o takiej treści pod tym odcinkiem, to niebawem nagram dla Was kolejny odcinek o tym temacie i przy okazji każdemu z Was postaram dać się serduszko. Na ten moment to wszystkie najważniejsze informacje dotyczące kilku kolejnych ciekawych wiadomości na temat wydarzenia, które może pojawić się niebawem w grze, no i specjalnej promocji na jednego skina. Pamiętajcie, że o wszystkich nowościach związanych z tym tematem, jak zawsze będę informował Was na bieżąco w kolejnych materiałach na kanale. Tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli macie jakieś ciekawe informacje z świata Fortnite, to dajcie mi znać na Discordzie lub na Instagramie, w prywatnej wiadomości. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego materiału. I co, to chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o tych informacjach i czy według Was wydarzenie pojawi się w tym sezonie pierwszym, czy może w sezonie drugim. Pamiętajcie też, że już jutro o godzinie 18:05 na kanale pojawi się nowy materiał z Fortnite'a, tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to będę Wam mega wdzięczny za zostawienie apeczki do góry, tam na dole, tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. A ja Wam dziękuję za oglądanie i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie odcinki z Fortnite'a na naszym kanale. Yo!